Ludzie nie mogą wejść tam, gdzie drony. To, czego inne kamery nie uchwycą, drony z łatwością nagrywają. Od przerażających rekinów i ukrywających się wężów, po pościgi za duchami i potwory z Loch Ness. Mamy dla Was rzeczy, w które nikt by nie uwierzył, gdyby nie zostały uchwycone przez drony. Dziwne stworzenie. YouTuber filmował piękne widoki lasów za pomocą kamery drona, kiedy on i jego przyjaciel zauważył coś poruszającego się za drzewami. Pomyśleli, że to coś nie wygląda jak człowiek. Poruszało się w bardzo dziwny sposób. Na początku myśleli, że może to być kojot, ale szybko zorientowali się, że to wcale nie był kojot. Stworzenie wyglądało jeszcze dziwniej, gdy zobaczyli je na żywo. Nadal nie wiemy, co to za istota. Czy może to był po prostu człowiek w przebraniu, albo coś innego, ale ten dron zdecydowanie uchwycił kilka dość przerażających ujęć. A teraz krótka reklama. Jeśli chcecie złożyć komputer, ale się na tym nie znacie, no i nie chcecie przepłacać, to zapraszam Was do tego pana na Instagrama. Wszyscy wiemy, że tak zwane gotowce, czyli gotowe komputery ze sklepów, są drogie, no i mało wydajne. No i uwaga, da się taki komputer złożyć nawet o połowę taniej. A teraz przejdźmy do filmu. Para przeżyła jeden z najpiękniejszych momentów swojego życia. Fotograf starał się uchwycić ten magiczny moment, a dron postanowił wszystko zepsuć. Uwaga, spoiler, wylądował im prosto na głowę. Miejmy nadzieję, że wszystko w porządku. No ale żarty na bok, dron powinien być obsługiwany przez profesjonalistów, aby uniknąć właśnie takich sytuacji. Zanim przejdziemy dalej, to polub ten film, zasubskrybuj nasz kanał, no i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego filmu. Rozgniewany baran. Ten dron zdołał uchwycić bardzo gniewnego barana. W rzeczywistości dron nawet ucierpiał w tym całym procesie, podczas gdy dostarczał nam te niesamowite ujęcia. Zwierzę spokojnie pasło się roślinami na wysokim górskim zboczu, gdy dron zaczął zakłócać ciszę, unosząc się bardzo blisko. Baran próbował ostrzec drona, ale to było bezskuteczne, więc musiał on sprawić, żeby zniknęło to irytujące urządzenie. A to jeszcze nie koniec. Właściciel drona postanowił odzyskać swoje urządzenie, ale naszemu baranowi nie spodobała się ta idea, więc tak, nie skończyło się to dobrze ani dla drona, ani dla właściciela. Atak kangura. Wiemy, jakie są kangury. Zawsze gotowe do pojedynku z każdym, ale ludzie czy inne zwierzęta to jedno. Te kangury nawet nie pozostawią w spokoju dronów. Na przykład ten, gdy tylko zauważył drona, od razu włączył się do walki, skacząc w lewo i w prawo, ścigając drona, aż w końcu go uderzył. Zresztą dron i tak nie miał szans. No, przynajmniej nie przeciwko kangurowi. Polowanie niedźwiedzia na człowieka. Facet filmował śnieg w swojej okolicy, kiedy przypadkowo nagrał ten epicki fragment. Widać było mężczyznę uciekającego, a za nim niedźwiedź. Mężczyzna zdołał przez chwilę rozproszyć niedźwiedzia za pomocą drona. Mamy nadzieję, że ten mężczyzna bezpiecznie oddalił się od tego niedźwiedzia. Orki mogą być najmilszymi i najbardziej przyjaznymi stworzeniami, ale tylko do momentu, kiedy nie zdecydują się na polowanie. To niesamowite istoty o najbardziej inteligentnych technikach, gdzie nie tylko zjadają swoją zdobycz, ale właściwie się nią bawią. W tym przypadku patrzcie, jak wysoko wyrzuciła biedną fokę. Ptak kontra dron. Podobnie jak aligatory, niedźwiedzie i szympansy, ptaki również nie lubią dronów, zwłaszcza gdy są tak blisko ich gniazda, no i piskląt. W tym przypadku matka próbowała zepchnąć drona, no ale się nie udało. Być może ze względu na ostrza lub coś innego. Ponadto nie jest dobrze latać dronem tak blisko tych ptaków, ponieważ mogą im łatwo zaszkodzić, a nawet odebrać życie. W Chinach dron został użyty do lotu nad wybiegiem, w którym przebywał syberyjski tygrys. No i uchwycił to niesamowite ujęcie. Niewątpliwie zainteresowanie tygrysów sprawia, że wydawało się być one bardzo ciekawe tego dziwnego obiektu unoszącego się nad ich wybiegiem. Od razu go zauważyły te urocze stworzenia, a raczej te groźne drapieżniki. Pracownicy, którzy wjechali na teren wybiegu samochodem, szybko usunęli pozostałości drona po tym, jak zwierzęta natychmiast uznały je za swoją zdobycz, no i ostatecznie przekształciły w zabawkę do rzucia.
Karmienie rekina. Dron w Shark Bay w Australii zdołał nagrać niesamowite wideo grupy rekinów, którzy ustalili swoją dominację nad martwym wielorybem. Fakt, że woda zaczęła się barwić na czerwono od krwi, sprawia, że to nagranie jest jeszcze bardziej niepokojące. Wśród dwóch małych łodziach pełnych ludzi, którzy obserwowali to szaleństwo, byli także operatorzy drona. Olbrzymi wieloryb został rozczarpany przez rekinę, a ponieważ były zajęte jedzeniem, nie zwróciły uwagi na ludzi. Na szczęście dron był w doskonałym miejscu w idealnym czasie, aby to wszystko uchwycić. Ten rekin tygrysi przemierzał morze, gdy zauważył pobliskiego człowieka. Co ciekawe, rekin próbował podejść do człowieka, by zobaczyć, co zrobi, ale uznał, że to może nie być dobry pomysł, no i odwrócił się. Teraz to niesamowite ujęcie ciekawskiego rekina zostało uchwycone przez drona. Wydaje się, że na plaży latało kilka dronów. W każdym razie mieliśmy okazję zobaczyć te niesamowite nagrania rekinów, które po prostu były rekinami, a nie maszynami do zabijania. Wiem, że być może nie wierzysz w wielkie stopy ani żadne inne mityczne istoty, ale to nagranie z drona to coś, co z pewnością skłoni cię do przemyślenia swoich przekonań. Te drzewa ruszały się tam i z powrotem tak mocno, jakby jakiś wielki potwór próbował je rozerwać. Są one wysokie i masywne. To niemożliwe, żeby człowiek potrząsał nimi w żaden sposób. Nie widzimy także żadnych dużych maszyn, które by to robiły. No i tutaj pozostawiam cię z pytaniem, czy wciąż nie wierzysz w wielkie stopy? Czarnobyl. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się dzieje z miejscami, gdzie występują katastrofy, to ten fragment jest właśnie dla ciebie. Wszyscy znamy katastrofę w Czarnobylu, no i wiemy, że była ona jedyna w swoim rodzaju. Ale co się stało z miastem? Jak widzisz, miasto bez ludzi nadal tutaj stoi. Budynki, parki, szkoły, bloki mieszkalne, wszystko jest tam, gdzie właśnie było. Być może nie jest już tak niebezpiecznie jak dawniej, ale nadal tak martwe, jak było od czasu katastrofy. Drony wyposażone w kamery termowizyjne brzmią fajnie, prawda? No i to prawda, jest to fajne, ale także bardzo pomocne. Zwłaszcza jeśli chodzi o śledzenie i wykrywanie pytonów oraz zapobieganie im zabijanie praktycznie każdego rodzaju małej i dzikiej zwierzyny. Pytony są bezpieczne, utrzymane pod kontrolą aż do momentu, gdy ich główny czas polowania dobiegnie końca. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to ogromna migracja ptaków. No cóż, są to w pewnym sensie ptaki, ale nie do końca takie, o których myślisz. To właściwie nietoperze. No i jest ich tam tysiące. Może opuszczają jaskinie Batmana? No, nikt tego nie może potwierdzić, ponieważ nikt nigdy nie widział tak ogromnego zgromadzenia nietoperzy. Być może migrowały z Gotham City. Daj znać, co o tym sądzisz. Mam zamiar za niedługo zrobić nową serię. Chciałbym polecieć do Afryki, USA i do najbardziej oddalonych zakątków świata, aby pokazać Wam miejsca owiane tajemnicą. Opuszczone, ale także te, o których krążą legendy od dziesięcioleci. Chciałbym, aby ta seria była też charytatywna. Wspólnie możemy pomóc tam dzieciakom, no i ludziom w potrzebie. Moimi prywatnymi środkami, no, za wiele nie zdziałam, więc wpadłem na pomysł, że może wspólnie pomożemy. Chciałbym, żeby podróż, no i nagrywanie filmów z tego miały jakiś większy cel. Ci, którzy wpłacą najwięcej, będą odpowiednio wyróżnieni. Myślę, że takie akcje charytatywne warto robić. Całość jest opisana na zrzutce, więc zachęcam do zerknięcia, a tymczasem przejdźmy dalej. Ciekawe niedźwiedzie polarne. Niedźwiedzie polarne i drony mogą stanowić całkiem uroczą parę. Ci ludzie myśleli, że ten niedźwiedź polarny bawi się dronem. No trzeba przyznać, że czuły się z nim całkiem komfortowo, więc nie możemy stwierdzić, czy całkiem fajnie się bawili, a może byli zirytowani. Chwilę później inny starał się schwytać drona. Niedźwiedź szedł pod lód, no i wyszedł z miejsca, gdzie wcześniej był dron. To jest naprawdę niesamowite, jak precyzyjnie wyłania się z tego miejsca, biorąc pod uwagę, że jest to idealne miejsce, gdzie wcześniej znajdował się dron. Niedźwiedzie polarne zazwyczaj nie polują na ptaki, więc śmiało można powiedzieć, że pewnie się z nim po prostu bawiły. Spośród wszystkiego, co mogło uchwycić dron, to pozostaje moim ulubionym. Prowadzenie owiec to sztuka. No i nie jest to łatwe, nawet gdy robią to ludzie. Ale to, co robi ten pies, jest fantastyczne. Żadna z owiec nie odbiega z własnej trasy pod okiem tego owczarka. Pies idzie w lewo, potem w prawo, pobiegnie tu, pobiegnie tam, ale nie odpocznie ani nie zatrzyma się, dopóki wszystkie nie będą tam, gdzie powinny być.
najbardziej zanieczyszczone jezioro. Drony od dłuższego czasu są używane w celach szpiegowskich i badawczych. Ten człowiek wiedział, że coś jest bardzo nie tak z farmami hodowlanymi, no i użył swojego drona, aby to uwiecznić. To, co zobaczył, sprawiło, że nie mógł w to uwierzyć. Farma, na której przechowywano tysiące świń, znajdowała się nad jednym z jezior o powierzchni 4 boisk do piłki nożnej, a w tym jeziorze żyły świnie, które ludzie spożywają. Była to najbardziej zanieczyszczona woda, jaką kiedykolwiek widział. Zawierała wszystkie odpady od zwierząt i Bóg wie co jeszcze. Można tylko zgadywać, patrząc na kolor tego jeziora. A jeśli chciałby znać lokalizację, to jest to w północnej Karolinie. Wzór ptaków. Ten piękny fragment został uchwycony przez drona. Na początku wygląda to jak normalna migracja ptaków. Ale gdy dron podnosi się trochę wyżej, możemy zobaczyć wzór, jaki te ptaki stworzyły, no i ciągle go tworzą. To właśnie ten fragment stał się tak hipnotyzująco piękny. Choć smutne jest, że ptaki muszą migrować z jednego miejsca do drugiego z powodu zmian sezonowych, no i innych czynników, to nie ma wątpliwości co do piękna wzoru, jakie tworzą. Dron nie nagrywa tylko piękna, czasem uchwyci też zniszczenie. Na przykład w tym fragmencie widać uszkodzony samochód. Wydarzyło się to w Kalifornii, a przyczyną zapadliska miały być obfite opady deszczu, które miały miejsce dzień wcześniej. Polowanie rekina na fokę. Ataki rekinów na swoją zdobycz były zazwyczaj rejestrowane za pomocą kamer GoPro. Jednak uzyskanie widoku z lotu ptaka sprawia, że jest to niesamowite. To oszałamiające nagranie zostało zarejestrowane przez zespół badawczy, który badał techniki polowania wielkich i białych rekinów. To może być jedno z łatwiejszych zdobyczy dla rekina, ponieważ zarówno rekin, jak i foka praktycznie wpadły na siebie nawzajem. Epickie uratowanie. Kiedy bateria drona się wyczerpała, jego właściciel wiedział, że musi działać szybko, bo inaczej straci swój dość kosztowny gadżet. Gdy dron zaczął spadać w kierunku wody, facet pobiegł, wskoczył do wody, no i popłynął. Zrobił wszystko, co mógł, żeby tylko złapać drona, zanim dotknie wody. No i cóż, udało mu się to. To było naprawdę imponujące uratowanie. Szympans kontra dron. Dron latał niedaleko szympansów w zoo w Holandii. Zwierzęta musiały być zaniepokojone, ale oczywiście niewiele mogły zrobić, ponieważ dron był poza ich zasięgiem. Jednak jeden z szympansów nie miał zamiaru pozwolić nikomu zniszczyć swojego spokoju. Cierpliwie czekał, aż dron zbliża się do niego, a następnie strącił go gałęzią z drzewa. Dron spadł na miejsce, gdzie znajdowała się kamera, no i również postanowił ją skonfiskować. Pewnie słyszałeś o tej wyspie, no i o tym, jak ci ludzie tutaj po prostu zabijają lub zjadają każdego, kto się do niej zbliży. No cóż, to wideo było pierwszym konkretnym dowodem na istnienie tych ludzi. Zostało nagrane lata temu, a potem udostępnione w internecie. Możemy zobaczyć, jak z zaciekawieniem oglądają drona. Choć większość ludzi uważa ich za bezmyślnych kanibali, to w tym filmie wydają się być dość przyjaźni. Ludzie czasami dostrzegają niezidentyfikowane obiekty latające na niebie. Ale gdy jest ich kilka unoszących się na niebie, to jest to coś zupełnie innego. Coś, co warto zobaczyć. Na przykład w tym fragmencie zarejestrowano 3 UFO. Chociaż widzimy tylko światła, a nie całość obiektów, to wystarczy, aby wiedzieć, że nie są to żadne samoloty ani śmigłowce. Co myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu poniżej. Narodziny wyspy. Erupcje wulkaniczne to nie tylko coś, przed czym trzeba uciekać, ale mogą być też niesamowitym zjawiskiem. Ale co się dzieje, gdy wulkan wybucha pod wodą? Otóż dzieje się to i wygląda na to, jakby Matka Ziemia próbowała stworzyć zupełnie nową wyspę. Gdy ciśnienie rośnie w gorącym punkcie, rozgrzana magma wybucha, no i tworzy wulkaniczną wyspę. Czy to nie wygląda niesamowicie? Jak mówiłem wcześniej, drony nie zawsze tylko nagrywają piękno. Czasami udaje im się uchwycić także zniszczenie, jakie ludzkość wyrządziła sobie. Ten dron uchwycił druzgocący wpływ eksplozji w stolicy Libanu. Mówi się, że eksplozja zdołała zrównać większość miasta z ziemią. Uszkodziła i pozbawiła życia tysiące ludzi. Była to prawdopodobnie jedna z największych niejądrowych eksplozji w historii ludzkości. Zobaczenie wielorybów chubak to coś naprawdę bardzo rzadkiego, ale ten dron zdołał uzyskać niesamowite nagranie tych ogromnych stworzeń. Widziano je nie tylko spokojnie pływające, ale także bawiące się w wodzie. Ten fragment został nagrany w południowej Kalifornii podczas rozrodu wielorybów chubak. Gęstość wielorybów tutaj jest porażająca, a ilość nowonarodzonych jest zdumiewająca.
zły aligator. Podobnie jak każde inne zwierzę na dzisiejszej liście, ten aligator nie polubił inwazji drona na swoją prywatną przestrzeń. Aligatory lub krokodyle, obie te istoty lubią spokój, aby mogły podkradać się do swoich zdobyczy. Tak więc brzęczenie drona to coś, czego zazwyczaj nie preferują. Próbował dostać się do drona, ale był zbyt wysoko. Niestety drony nie zawsze mają takie szczęście, jak na przykład w tym przypadku, gdzie aligatorowi udało się zestrzelić drona. Niestety drony nie zawsze mają takie szczęście, jak na przykład w tym przypadku. Leniwy właściciel psa i dron. Spośród wszystkich najdziwniejszych rzeczy, jakie drony kiedykolwiek uchwyciły, ta musi być najśmieszniejsza. Ten mężczyzna próbował wyprowadzić psa przy pomocy drona, podczas gdy on sam siedział sobie w domu. Na początku wszystko szło dobrze. Człowiek odpoczywał, pies spacerował, a dron latał. Potem dron przyspieszył, a następnie zaczął się psuć. No i jak mówi jeden z komentarzy pod tym filmem, legendy mówią, że pies wciąż fruwa w powietrzu. Potwór z Loch Ness. To wideo ma około 10-15 lat, no i zdobyło miliony wyświetleń od tego czasu. Fragment uchwycony przez drona jakimś dziwnym trafem uwiecznił stworzenie znane jako potwór z Loch Ness. Możemy zobaczyć, jak ogromne stworzenie wynurzyło się z wody. Mówi się, że potwór z Loch Ness jest bardzo wielki, no i jego ciało wygląda jak połączenie ryby i dinozaura. Ale daj znać w komentarzu, czy myślisz, że jest to prawdziwe. Kiedyś było to marzenie milionerów, teraz te domy w formie kopuły stoją w oceanie. Stopniowo i powoli zmywają się, ponieważ kopuły zostały strącone przez morze. Kupił je pewien mieszkaniec stanu, myśląc, że będzie w stanie je odnowić, no i może uratować. Niestety po najnowszym huraganie na Florydzie całkowicie zostały zniszczone, a szanse na ich odrodzenie są prawie zerowe. Atrakcja, jaką przyciąga turystów oraz marzenie mężczyzny, który wszystko to zbudował, zostały utracone. Na tym zdjęciu rzekomo widać wielką stopę. Jest to stworzenie z folkloru, no i nie istnieje naprawdę. Ale co by było, gdyby istniało? Mówi się, że są ogromne, ale potrafią się bardzo dobrze ukrywać. Myślicie, że gdzieś takie stworzenia naprawdę istnieją? Migracja delfinów. Niesamowite nagranie setek delfinów migrujących zostało uchwycone przez drona. Te delfiny migrowały w 2020 roku. Jest to tak niesamowity widok, że naprawdę chciałbym to zobaczyć kiedyś na własne oczy. Choć zazwyczaj jest odwrotnie, to wszystko zaczyna się od pierwszego razu. Grupa rybaków spędzała dzień tradycyjnie połowem krabów. Gdy nagle pojawił się biały rekin, gotowy zaatakować smaczne kraby, które zdobyli. Rekin krążył wokół ludzi, a w pewnym momencie nawet kosztował ich zdobycze. Po tym incydencie rybacy zdecydowali się uwolnić pułapkę, co spowodowało, że rekin zainteresował się krabami, no i zostawił rybaków w spokoju.